Przecież księdza, mamy środę popielcową, zaczynamy Wielki Post. Powiedzmy na początek, no co to de facto oznacza dla Kościoła, dla ludzi wierzących? Witam Panią bardzo serdecznie, witam wszystkich radiosłuchaczy. Cóż to oznacza? To trudno mówić, co oznacza dla kogoś, prawda? Ale mogę mówić, co oznacza to dla mnie. Dla mnie jest to czas spotkania. Żeby w ogóle przeżywać coś dobrze, to trzeba się spotykać. Trzeba patrzeć sobie w oczy. Trzeba mieć dla siebie czas. I Wielki Post jest też taką szansą na pogłębienie więzi z Bogiem, ze sobą samym. Może to jednak jest jedna rzecz z trudniejszych. I z innymi ludźmi. I tylko tak mogę przeżywać i środę popielcową, i cały czas, który otwiera się przede mną, jakim jest Wielki Post, jest to szansa na spotkanie. Ktoś by powiedział, że to rzecz oczywista, ale w dzisiejszym świecie tak zabieganym, tak pędzącym, cierpimy na deficyt spotkań. Bo można być z kimś, ale się nie spotkać. Można do siebie mówić, ze sobą nie rozmawiać. Więc widziałbym w Wielkim Poście szansę na spotkanie. W ogóle wiara zaczyna się od spotkania. My czasami mówimy o rzeczach wzniosłych i może się okazać, że to jest tylko teoria, że my poruszamy się w jakiejś przestrzeni teorii i że to się nie przenosi na nasze relacje, na nasze więzi. Więc jest to czas spotkania dla mnie. A jak dużo od nas samych zależy? Bo można powiedzieć, że to jest swego rodzaju łaska, kiedy następuje to spotkanie. A czy możemy sami wskrzesić w siebie, w sobie coś takiego, taką moc? Tak, dlatego że w każdym z nas jest taka tęsknota za spotkaniem, za więziami. Jak pójdziemy do kogoś albo przyjdzie ktoś do nas, kto dla kogo jesteśmy naprawdę ważni, kto chce w jakiś sposób uczestniczyć w naszych problemach, w naszych zmaganiach, w naszych smutkach, radościach, to po wyjściu takiego człowieka, który jakby nie rozwiązał naszych problemów, ale nas wysłuchał i dał nam jakąś subiektywną pewność, że jest przy nas, z nami, jest nam lżej. I my to czujemy. I trzeba czynić to, co też nam przynosi ukojenie, trzeba czynić innym. I że tak naprawdę z ukojenia drugiego człowieka płynie pokój także i ukojenie dla nas. Dlatego definicja Wielkiego Postu jest prosta, jest nią tajemnica spotkania i trwanie w tym spotkaniu. Jakby nie spotkania nie traktowałbym jako rzeczywistości, która się zaczyna i kończy, ale trwania. I w takim kontekście można rozważać i środę popielcową, i w ogóle widzieć jakiś sens ascezy, umartwienia. Jeżeli nie spotkaliśmy się w tym wypadku z Bogiem, to po co to wszystko? Po co ta asceza? Po co to umartwienie? To jest, ludzie od tego uciekają, to jest jakieś niepotrzebne, jakiś przeżytek, coś, co nas niszczy, ogranicza, prawda? To tak jakby, brzydkie porównanie może, ale jakby z niewidomym o kolorach rozmawiać. Także, żeby kiedy mówimy o ascezie, może inaczej, o ascezie można mówić wtedy, kiedy nastąpiło spotkanie, kiedy mamy więź z Panem i wtedy możemy ją zrozumieć w klimacie tej więzi, bo inaczej to wszystko jest takie trudne i takie bezduszne wręcz, bez życia. Więc docieramy do tajemnicy spotkania, z którego wynika więź, rodzi się więź na spotkaniu. I wtedy jesteśmy w stanie przyjąć to, co daje nam Bóg. Przyjąć Jego wolę, która nie zawsze jest łatwa i która jest trudna do zrealizowania. Ale widzimy sens tego, ponieważ z tej więzi rodzi się miłość. I miłość jest siłą do udźwignięcia
trudności, które stają przed nami. W takim klimacie właśnie Wielki Post jakby proponuje nam drogę krzyżową, prawda? No chyba nie ma nic piękniejszego, jak przyjrzeć się życiu i więziom naszego Pana. Jak On przeżywał życie, cierpienie, jak On przeżywał mękę, jak On przeżywał przeciwności, które niosło życie. Staram się codziennie odprawić drogę krzyżową, ponieważ widzę w tym ogromny potencjał całego życia duchowego, żeby nie zapomnieć, jak warto żyć. Ale jakby nikomu tego nie narzucam, tylko ja w tym jako kleryk jeszcze odnalazłem siłę. W tej nabożeństwie Drogi Krzyżowej, które jest dla mnie nieustanną inspiracją, ponieważ nie jest to jakaś nauka, którą przekazuje nam tylko człowiek, ale którą przekazuje nam Bóg człowiek. Bo my możemy pójść za naszym rozumem, naszym błyskotliwym rozumem, naszą błyskotliwą siłą, energią, ale to nie pozbawi nas tego lęku, czy my idziemy we właściwą stronę. Natomiast uwalniamy się wtedy, kiedy mamy pewność, że idziemy za mądrością, która jest mądrością, której na imię Bóg. I wtedy ja mówię o sobie, i wtedy wiem, że nie błądzę. Po prostu proszę sobie wyobrazić, że kapłan posługuje się w duszpasterstwie, w życiu duchowym, w kierownictwie duchowym, pomocy innym ludziom, swoją mądrością, która może nie jest czymś złym, ale swoją ludzką mądrością. Dokąd on prowadzi tych ludzi? Dlatego kapłan musi się spotkać z Panem, musi go słuchać i z tego słuchania wyniknie mądrość Boża, oświecenie, które uzdolni go do tego, żeby rozróżnił między swoją wolą i swoją mądrością, a wolą Boga i mądrością Boga. I żeby prowadził ludzi właśnie posługując się mądrością Bożą. A gdzie ona jest? Ona jest ukryta w Słowie Bożym. Nawet nie tyle ukryta, ona jest nam podana w Słowie Bożym. Tak samo w domu rodzinnym. Wielki Post jest ogromną szansą do właśnie takiej autorefleksji. Czym ja żyję? Co jest celem mojego życia? Po co to wszystko? Po co te ascezy? Po co ta niedzielna Eucharystia? My musimy to odkurzać, żeby to błyszczało i żeby to było materią życia. Dlatego Wielki Post widzę jako szansę na taką autorefleksję na temat mojej więzi z Panem. Czy ona jest? A jeżeli jest, to czym ona jest? Jakie przynosi owoce? Co mogę udoskonalić? Co mogę jeszcze rozwinąć w sobie? Sama środa popielcowa to też symbolika, posypywanie głów popiołem. No właśnie, jak to się ma do dzisiejszych czasów, bo to jednak stawia nas w roli, czy pokazuje słabego człowieka zmuszonego do pokory poniekąd. Tak, proszę sobie wyobrazić, że podchodzimy do posypania głów popiołem i bez tej więzi. Bez więzi z Bogiem. Czemu to służy, ten taki akt religijny posypania głów popiołem? Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Strasznie to brzmi. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tylko w kontekście więzi, czyli tego spotkania z Panem, tej miłości, intymnej miłości. Wiara jest rzeczywistością, jedną z najbardziej intymnych rzeczywistości w człowieku. Ale to nie znaczy, że mamy ją ukrywać, tylko też musimy ją odsłaniać w sposób też bardzo skromny, delikatny, intymny. I wtedy jesteśmy w stanie też zobaczyć w sobie grzesznika, ale grzesznika błogosławionego, który jest kochany przez Pana. Jakby te nasze grzechy nas nie przerażają, nie przytłaczają, nie mówią, że zły, niedobry, odejdź, prawda? Wręcz przeciwnie, my widzimy się
w takim uścisku Bożym, w ramionach Boże, że Bóg nas nie ocenia, nie potępia, nie odrzuca. Czasami słyszę to gdzieś i jest, jakoś serce mnie boli, że można widzieć w człowieku tylko grzech, tylko to zło. Nie chciałbym, żeby ktoś tak na mnie patrzył, że jestem tylko grzesznikiem. Jestem, ale nie tylko, że jestem też dzieckiem Bożym. I też no, sztuką właśnie przejścia dobrego przez Wielki Post jest ukazanie w człowieku to, co w nim dobre. Właśnie Bóg przypomina nam o tym, że z prochu powstaliśmy i w prochu obrócimy i o tym, żebyśmy się nawracali, dlatego że nas kocha. A nie dlatego, że inaczej to ześlę na nas jakąś karę, prawda, że będzie. I dlatego może jest tak, że dużo młodych ludzi, ale nie tylko młodych, już nie widzą sensu w tych obrzędach religijnych, tych praktykach, ponieważ jakby nastąpiło odwrócenie, że najpierw mówi się o tych nakazach i zakazach, a dopiero potem mówi się o tym, że Bóg jest miłością. I dlatego wracamy, proszę wybaczyć, jakoś tak dzisiaj nie wiem dlaczego, kręcimy się wokół tajemnicy spotkania, że to właśnie musimy wrócić do spotkania, bo jeżeli my się nie spotkamy z żywym, prawdziwym Bogiem, nie doświadczymy Jego obecności, która nas przenika, która nas ubogaca, która ukazuje nam tajemnicę naszej wartości, wartości innych ludzi, to wszystko jest teatrem trochę, taką sztuką dla sztuki. No można to zrobić, no można nie zjeść ciastka, prawda, no można nie wiem, posypać sobie głowę popiołem, ale to już może być traktowane w sposób taki no, magiczny wręcz, nie? I żeby tak nie było, to właśnie trzeba wracać do tego spotkania. Jak się spotkać? To jest, myślę, ważne pytanie w Wielkim Poście. Jak spotkać się z Panem, żeby nie spotkać się ze swoimi iluzjami, ze swoimi marzeniami, pragnieniami? Żeby też nie stało się tak, że my w usta Boga wkładamy słowa i nasze marzenia, prawda? I że mówimy, to Bóg powiedział, nie? Więc do spotkania potrzebny jest też drugi człowiek. Drugi człowiek oświecony też łaską Bożą. Czasami możemy tego doświadczyć w konfesjonale, kiedy o tym możemy komuś opowiedzieć, kiedy rozmawiamy z zaufanym przyjacielem, który nie podpowie nam łatwej drogi, który nie będzie chciał dla nas tylko łatwego życia, ale będzie szukał prawdy. Bardzo często płynie to z serca matki, ojca, którzy nas kochają. Może nie znają tego świata, tak jak młodzież zna dzisiaj, ale to nie znaczy, że nie rozumieją tajemnicy miłości. I może źle powiedziałam, że nie znają świata. Oni właśnie znają świat lepiej od tych młodych, tylko może nie znają tych nowych technik, sposobu tej nowej mody, nowych czasów, prawda? Ale doświadczenie życia mają bardzo duże, więc do nich idziemy i także słuchamy Słowa Bożego. Wtedy wlewa się w nas także pokora, że nie jesteśmy pępkiem świata i że tak naprawdę idąc za nauką Bożą, ona nas nie ogranicza, nie umniejsza, wręcz przeciwnie, ona nas rozwija. I to jest jakby sens i cel także Wielkiego Postu. I to posypanie głów popiołem i ten post w środę. Proszę sobie wyobrazić, że nie mamy wiary i pościmy. Dokąd nas to zaprowadzi? Do jeszcze większego zamknięcia się na Boga. Co to za Bóg jakiś każe nam pościć, jakoś mówi nam o śmierci, memento mori, pamiętaj, że umrzesz. Potem jeszcze te 40 dni, może tutaj mama mnie będzie goniła w piątek do kościoła, na drogę krzyżową. Musi być spotkanie. Też tym spotkaniem jest czas rekolekcji, prawda? Nawet takiego wyjechania gdzieś na kilka dni, żeby się gdzieś, nie wiem, na łono natury, nie wiem, pójścia w góry, gdzie człowiek dotyka jakiegoś Bożego majestatu. Trudno w tym pędzie, w tym wirze, w tych mrowiskach ludzkich, jakimi są współczesne aglomeracje miejskie, no, znaleźć tą przestrzeń. Nie jest to oczywiście niemożliwe, ale jeżeli nie ma spotkania, to nie ma w nas wiary. Wiara i spotkanie to jakby jedno.
bo wiara rodzi się ze spotkania z kimś, kto jest miłością. Jeżeli tego nie ma, to mamy do czynienia z jakimiś praktykami religijnymi, które już donikąd nie prowadzą. Mogą mieć nawet niestety skutek odwrotny. Może to żywe spotkanie z Bogiem powinno być naszym takim postanowieniem wielkopostnym. Mamy różne postanowienia. Co o takich postawach ksiądz myśli? Może to moje myślenie jest dziwne trochę, ale trudno sobie postanowić. Będę kochał. Miłość jest albo jej nie ma. Natomiast my w sobie odczytujemy te deficyty, które mamy. I warto usiąść sobie i zapytać się, co mnie rozbija, co mną miota, co powoduje, że jakoś jestem niespełniony, rozdarty, że może mam, co chciałem, a jednak nie jestem spełniony. Nie? Żeby to uszanować, żeby tego posłuchać, co mi to mówi, może wejść w przestrzeń, może w tą przestrzeń zaprosić Boga, w ten swój lęk, czy w swój jakieś niskie poczucie własnej wartości, czy w jakieś zaburzenie, które mogę mieć. Jakąś moją tajemnicę, żeby tam wpuścić Boga. Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Więc jestem księdzem, ale jestem przeciwnikiem jakichś postanowień. Szatan lubi, jak my robimy postanowienia, a najlepiej jak robimy postanowienia, które w jakimś przypływie ducha składamy, a potem nie jesteśmy w stanie ich dotrzymać i się wycofujemy, prawda? I mówię, a to ja nie dam rady. Ktoś robi postanowienie, no nie będę jadł słodyczy, ale mówię, ale czemu to ma służyć? No jak, proszę księdza, no jak, no jest wielki post jeden, ale czemu to ma służyć? No proszę powiedzieć, bo takie postanowienie można zrobić w ramach odchudzania się, prawda? A nie musi ono mieć jakiegoś wymiaru religijnego żadnego. Nie jestem za postanowieniami. Ja nie robię postanowienia, ale też nie mówię, że nie trzeba ich robić. Zapewne warto. Natomiast przeżyć dzień i zrobić to, co ten dzień przyniesie. Że dosyć dzień ma swojej biedy. Przyjdą do nas tego dnia ludzie. Ktoś nie przyjdzie, może trzeba do kogoś zadzwonić, do kogoś pójść. Do kogoś uwrażliwiać się, może bym tak to nazwał, żeby w Wielkim Poście jeszcze mocniej się uwrażliwiać na to spotkanie. Może trzeba pojechać do babci, której się nie widziało pół roku, bo praca, bo dom, bo zadania. Może nawet do matki, która samotnie gdzieś siedzi i czeka na te dzieci, na te wnuki. Może trzeba komuś czymś pomóc, może trzeba pomóc sobie, może zaopiekować się sobą. My się sobą nie opiekujemy. Czasami spotykam ludzi, którzy robią to, tamto, tyle rzeczy, tysiące i wszyscy mówią, no to jest tak wspaniale, a ja nieraz pytam taką osobę, a kto się panią opiekuje? No jak to mną? Ja sobie muszę sama radzić. Nie poradzi sobie pani. W pewnym momencie przyjdzie zmęczenie materiału tak silne, że człowiek nawet może się i w depresji pogrążyć. Więc prosiłbym Boga, żeby dał mi wrażliwe serce na to, co jest ważne. Nie to, co jest ważne dla mnie, ale co jest ważne dla Niego w moim życiu. Nie wiem, czy się dobrze rozumiemy, ale co jest... Bo ja mam różne pomysły, bo na przykład czasami praca jakaś, czasami, nie zawsze, praca jest ucieczką od więzi. Żeby nie tworzyć więzi, bo ich nie potrafimy tworzyć, to uciekamy w pracę i pracujemy. Nieraz to widać w domach, że tata pracuje, bo już nie umie ze swoim nastoletnim synem rozmawiać. I tata sobie zrobił postanowienie, że nie będzie jadł ciasta w Wielkim Poście. A może trzeba by było zapytać Boga, czego Bóg chce ode mnie w tym Wielkim Poście. Czym warto by się było zająć? Może jeść tą pyszną szarlotkę w Wielkim Poście, a zacząć tworzyć, przynajmniej próbować odnowić więzi z synem. To czemuś służy konkretnemu, prawda, pogłębieniu jakiejś relacji. Natomiast boję się płytkiego przechodzenia przez nasze życie, jakiegoś
nie wiem, tuszowania czegoś jakimś postanowieniem. Wiem, że to dziwnie brzmi z ust księdza, który ma 30 lat prawie kapłaństwa, żeby nie robić postanowień. Ja nie robię. Ja słucham, czego Bóg chce ode mnie. I Bóg mi wyraźnie mówi, kochaj swoich parafian. Dałem ci ich, jesteś za nich odpowiedzialny. Czy ty ich kochasz? I na czym ta miłość polega? I takie pole, że wie pani, życia zabraknie, żeby je dobrze uprawić, nie? Bardzo dziękuję, ale proszę. Jeszcze mam kontekst. No właśnie, bo mamy Wielki Post, mamy też zachętę Kościoła do tego, żeby uczestniczyć w drogach krzyżowych, w gorzkich żalach, właśnie w rekolekcjach. No to tak, nie każdy ma na to ochotę, jeśli tak mogę powiedzieć, zmuszać się czy nie? Oczywiście, że nie, bo nie wolno zmuszać kogoś do czegoś, natomiast można pokazać swoim życiem wartość tego. Dlaczego nasze dzieci przejmują od nas cały ten system wiary, jeżeli przejmują? Dlatego, że widzą w tym wartość, widzą w tym prawdę, widzą w tym drogę, widzą w tym spełnianie się rodziców, pogłębianie więzi. Jeżeli oni tego nie widzą, no to jest sztuka dla sztuki. No poszliśmy i to dziecko stało w tym, czy nawet nie dziecko, jakiś młodzieniec stał, no bo jak nie pójdę, to będzie później awantura. Wiara, tak jak powiedziałem, jest rzeczywistością bardzo intymną, więc trudno jest kogoś zmuszać. Pamiętam taką spowiedź chłopca, który przyszedł do spowiedzi i mówi, że przyszedłem tutaj, młodzieńca, przyszedłem, nawet to opisałem w ostatniej książce, że przyszedłem tutaj, ponieważ tam stoi moja mama na kościele i chciałem zrobić jej grzeczność, przyjemność i nie chciałem jej denerwować, ale ja nie wierzę w Boga, proszę księdza, ale tu jestem. I można było mu powiedzieć, co ty robisz, człowieku, no nie spowiadaj się, nie rób sobie teatru z sakramentu. Ale oparłem się na tej miłości. Mówię, jestem dumny z ciebie, że kochasz swoją mamę, że zrobiłeś coś dla niej. Oczywiście nie zakończy się to rozgrzeszeniem, ale pobłogosławię cię, będę się za ciebie modlił. I masz dobre serce, bo robisz coś dla osoby, która tyle zrobiła dla ciebie. Dla twojej mamy jest ważne, że ty się wyspowiadałeś. Natomiast on mówi, on był w szoku i mówi, ja bym się chciał spotkać z księdzem kiedyś, porozmawiać z księdzem. Ja mówię, nie ma problemu. I spotkaliśmy się tam raz, drugi, piąty. I wcale on nie był taki niewierzący, ten chłopiec. Nie? Można go było potraktować, nie rób teatru z sakramentu, nie? Ale on przyszedł właśnie dla matki i uklęknął tam i powiedział, że nie wierzy w Boga. Prawda? Powiedział, że jestem tutaj dla mamy, ale nie wierzę w Boga. Bardzo mnie to poruszyło i jakoś w jakiś sposób mi się to też podobało. A jaka jest wartość no właśnie udziału w tego typu nabożeństwach? No bo ja rozumiem, że to ma być konsekwencja naszego spotkania z Bogiem, a nie no sama postawa idę, bo jest piątek. Ale jaką to ma wartość? Zawsze spotkanie z Bogiem ma wartość. Właśnie wtedy, widzi pani, on przyszedł, bo go mama w jakiś sposób zmusiła, tak? I my też musimy umieć przyjąć takiego człowieka, który w jakiś sposób przyszedł się wyspowiadać. On nawet nie wiedział tego, ale on uklęknął i to mówił. Zawsze jest wartość. Natomiast jak my też to przeżyjemy, co my mamy do dania tym ludziom? Bo do nas ludzie przychodzą, jak do wodopoja, widzę w niedzielę, a naprawdę na skalę masową, no Kościół jest pełny, pomimo, że jest taki, tak się mówi, że jest taki czas laicyzacji. Ale uważam, że my duchowni musimy, i to w większości się dzieje parafii, że my musimy mieć co dać tym ludziom. I że dlatego my musimy bardzo czuwać nad tym, żeby odróżnić nasze słowo od Słowa Bożego. Dlatego musimy spotykać się z Bogiem, mieć z Nim głęboką więź, żeby ludziom nie podawać ludzkiej papki, jakichś błyskotliwych rzeczy, nie mówić jakichś takich cudownych, że po prostu no, ludzie nawet nie wiedzieli, kiedy minęła ta godzina. Ale po co oni tu przyszli? Oni nie przyszli do ciebie, do księdza, do księdza Arka, tylko oni przyszli do Boga.
i oni muszą usłyszeć Słowo Boże, a Słowo Boże czasami jest bardzo trudne. I tylko ono przemienia. Ludzkie słowo nie przemienia. Jestem przekonany, że ten, kto nie słucha Boga, nie ma światu nic do powiedzenia. To są jakieś ludzkie... I może pociągnąć nawet ludzi. I mogą ludzie przyjść tłumnie. A potem może być straszne rozczarowanie. Jakieś zagubienie. Dlatego pani pytanie jest trochę inne i też na nie odpowiem, że czy zmuszać małe dzieci, czy tłumaczyć, pokazywać wartość. Czasami trzeba, jak dziecko jest małe, przychodzimy, robimy różne rzeczy wbrew temu dziecku, bo ono nie rozumie pewnych norm, zasad, nie wiem, ruchu drogowego, wybiegnie na jezdnię, prawda? Musimy go fizycznie więc złapać i nie puścić, tak? Tak samo są pewne momenty, kiedy my przeprowadzamy, ale im dziecko jest starsze, tym rodzic wyczuwa, czy przypadkiem jego nakazy nie zabijają czegoś w tym dziecku. A jeżeli zabijają coś, to dlaczego? Bardzo często, to jest temat rzeka, kiedy pracuję z dziećmi, z młodzieżą, to widzę, że problem jest w rodzicach, a nie w tych dzieciach. Większy niż w tych dzieciach. Że dzieci są tylko jakby owocem zagubienia rodziców. Te słabości dzieci są tylko owocem. I bardzo często przychodzą rodzice, przyprowadzają dziecko i mówią coś w rodzaju: dziecko mi się popsuło, niech ksiądz mi naprawi to dziecko, ale mam tylko 1,5 godziny, nie, na to. Oczywiście pracujemy, no bo można odesłać, prawda, że się nic nie da zrobić, no. Ale bardzo często widzimy, przynajmniej moje jest takie doświadczenie, że widzę i słyszę w rodzicach, którzy przeprowadzają dziecko, słyszę poczucie winy, że niech ksiądz naprawi mi to dziecko, bo oni tego nie mówią, ale gdzieś to pod skórą jest, że niech ksiądz coś zrobi, bo to jest jednak moje zagubienie. To jest moje zagubienie. To ja się zagubiłam, to ja nie dałam świadectwa, to ja bagatelizowałam pewne rzeczy. I to jest bardzo trudny moment, ale też dobry moment, bo on jakoś konfrontuje nas, prawda, z nami. Nigdy nikogo nie odrzucić. Przyjąć wszystkich. Jedna z podstawowych, elementarnych potrzeb ludzkich to jest potrzeba przyjęcia, bycia przyjętym, bycia zaakceptowanym przez jakąś grupę, wspólnotę. Proszę sobie wyobrazić, że ksiądz odrzucił kogoś. Powiedział: odejdź stąd. To gdzie ten człowiek ma pójść? Już nie ma. To była ostateczna instancja. I wtedy jakbym tego chłopca na przykład odesłał, powiedział: co ty robisz? Kabaret z sakramentu. Odejdź stąd. On by wstał i poszedł. I powiedział: miałem rację. Ten kościół jest do kitu. Oni mnie nie zrozumieją. A on przyszedł, był mądrym chłopcem, przyszedł i zrobił to dla matki. A potem, mogę to zdradzić, po jakimś czasie sam się spowiadał i ta niewiara wcale nie była niewiarą, tylko buntem, prawda? Na Boga, na siebie, na swój los, na swoich rodziców, nie? Bardzo trudne sprawy i bardzo wymagające właśnie spotkania. Myśmy się spotkali w tym konfesjonale z tym chłopcem. Można kogoś spowiadać i się z nim nie spotkać. Prawda? Ile grzechów, jak to, co tam? Tak, znowu, ile razy? Nie? Można, no różnie. No. Ja mówię o sobie, że czasami jestem zmęczony i muszę wyjść, żeby komuś nie powiedzieć czegoś, bo jestem tylko człowiekiem. A jak powiem, to muszę pójść i przeprosić i powiedzieć: poniosło mnie, wstyd mi, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, nie, jestem człowiekiem. Ale chcę Pana, Panią przyjąć. Bóg chce Panią przyjąć, więc jak idziemy do Boga, to Bóg zawsze ma dla nas czas, tak? Zawsze ma. Miała Pani taką sytuację, że nie miał Bóg dla Pani czasu? Może nie, ale czasem nic nie mówi. Ile jest w tej ciszy, ile jest treści? Ile jest treści w ciszy, jak się umie usłyszeć ciszę? I zmusza do refleksji faktycznie. Co się dzieje, jeśli chodzi o parafię, ewentualnie książki, może w tym kontekście? No, parafię to jest temat rzeka, bo to jest grupy różnych ludzi. Człowiek, parafia objawia człowieka w całości, od poczęcia aż do śmierci. I my w tym wszystkim jakby uczestniczymy życia ludzkiego i to bardzo urealnia.
I może to, co Pani powiedziałem, wypływa właśnie też z życia parafialnego na co dzień, że ja jestem codziennie z ludźmi. I to urealnia, pokazuje taką prawdę o nas wszystkich. I widzimy i te potrzeby. Też jest ważne, żeby to dobrze diagnozować. Ciągle diagnozujemy, bo to się wszystko zmienia. Parafia parafii nierówna. Każda parafia jakby żyje swoim specyficznym życiem. U nas też widzimy taką ogromną potrzebę, nie tylko parafii, ale i dla miasta, żeby wspomagać ludzi przez katolickich terapeutów, którzy mają bardzo jasną wizję tej antropologii, wizję człowieka, prawda? I właśnie mamy od ubiegłego roku otwarte taką fundację 12 kroków, która zajmuje się terapią i uzależnień, ale także różnych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń związanych z jedzeniem, zaburzeń związanych ze sferą seksualną, prawda, czy jakiegoś zagubienia życiowego. I widzę, jak wielu ludzi tutaj przychodzi do tych terapeutów i jak to też działa. Są terapie indywidualne, są terapie grupowe. To jest pewna diagnoza środowiska, które potrzebuje dzisiaj. Tylko jeszcze raz powiem, co jest dla mnie bardzo ważne, bo jaka teologia, czyli jaka nauka o Bogu, taka antropologia, czyli nauka o człowieku. I teraz szukałem właśnie takich katolickich, z katolicką wizją człowieka, terapeutów, żeby też nie prowadzić jakiejś terapii takiej utylitarnej, żeby no, jak nie wiem, no nie chcę spłycać, ale jak na przykład, nie wiem, męczy pana żona, no to pan sobie poszuka nowej żony, prawda, i dlaczego pan ma być ofiarą w tym związku, czy inne rzeczy. Natomiast to nie znaczy, że czasami nie trzeba kogoś opuścić, prawda? Może trzeba, jeżeli jest jakaś przemoc. Tyle kobiet cierpi dzisiaj nieraz w jakichś toksycznych związkach i trzeba chronić to, co jest niewinne i bezbronne. Przede wszystkim tutaj kobiety, prawda? Żony, matki. Ale cieszę się, że dzisiaj się świat zmienia i że dzisiaj coraz rzadziej słyszy się o tej przemocy takiej, która, że dzisiaj kobiety może mają więcej narzędzi, więcej instytucji, które je chronią, prawda? Że jest się do czegoś, do kogoś można się odwołać, odnieść, prawda? Dlatego te terapie też mają za zadanie, żeby dać taki wiatr w żagle osobom krzywdzonym, żeby nie pozwoliły sobie na to, że też są instytucje, które je ochronią, które pomogą. Bardzo ważne rzeczy. W przygotowaniu mam, jak skoro Pani pyta, to w przygotowaniu jest już w edycji książka o wierze, właśnie o tym, co mówiłem tutaj, o tej tajemnicy spotkania i lubię to ubierać w jakąś powieść, a trudno zauważyć piękniejszą historię starotestamentalną jak historia Abrahama, więc będzie książka pod tytułem Abraham, pokazująca jego zmaganie, prawda? Napisałem też w przygotowaniu, jest książka o rodzinie, jest to taka nietypowa rodzina może. Zatrzymałem się do rodziny pana, trudno o nim mówić pan, do rodziny, no tak, pana Hieronima Boscha, takiego wybitnego malarza niderlandzkiego, którego jakby no, twórczością jestem bardzo poruszony. I stworzyłem taką fabułę, taką fikcję literacką jego rodziny, jego domu, jego zmagania, także jako artysty, jako człowieka. I osadziłem to właśnie w tych Niderlandach XV-wiecznych właśnie. I tam właśnie się dzieje akcja tej powieści. No i na koniec też jest, będzie powieść pod tytułem Walka, która właśnie mówi o takim zmaganiu młodych ludzi, czego potrzebują młodzi ludzie, co jest jakby takie najtrudniejsze, co jest najważniejsze, o zagubieniu młodego człowieka, ale nie tylko analiza zagubienia, tylko pokazanie sposobów, jak można sobie, jak odnaleźć sens i cel życia we współczesnym świecie. I to na podstawie właśnie takiego chłopca, który właśnie mnie
Może to jest ten chłopiec, który przyszedł. Ale to trochę inny wymiar książek widzę w tym momencie. No, trzeba też się dostosowywać, może też do... Znaczy nie tyle dostosowywać, co może też czytać rzeczywistość. No jest taka rzeczywistość. No, też piszemy, ja mam takie wrażenie, że zawsze piszemy o sobie, nie? Że każdą książkę, każdą powieść, którą napisałem, jest opowieścią o sobie samym. W jaki sposób, prawda? Że my, no, co my opowiemy? My bardzo opowiadamy subiektywną wizję tego, co widzimy, tego, co słyszymy, tego, co nas dotyka. I to jakby zamieniamy w słowa, ale to są nasze słowa, to są nasze pojęcia, to są nasze spostrzeżenia. To jest też bardzo subiektywne, nie? I też trzeba być ostrożnym przy tym subiektywizmie, bo to też, no, ktoś może odczytać to jako pewnik, jako prawdę, tak, dla siebie. No, to jest nasza wizja i to, co powiedziałem na początku, że żeby dobrze przeżywać Wielki Post, to trzeba się spotkać, trzeba słuchać. Wtedy rozróżniamy prawdę ludzką od prawdy Bożej. I wcale ta prawda ludzka nie musi dobrze wypadać wobec tej prawdy Bożej. Może w ogóle stać w opozycji. Może się okazać, że wcale nie jest prawdą. I wtedy skąd wziąć siłę, żeby pójść za prawdą? Tylko z tej więzi, z miłości. Dlaczego mąż nie zdradza żony? Dlatego, że ją kocha. Jakby jej nie kochał, to wierność jest sztuką dla sztuki. Ofiara bez miłości jest, myślę, niemożliwa. Zresztą czemu miałaby służyć, prawda? Cierpienie. Jaki jest sens cierpienia bez wiary? Nie ma. Trzeba anulować cierpienie. Robić wszystko. I dzisiaj świat to robi, że próbuje to zrobić. Chociaż są takie formy cierpienia, których nie można ominąć, bo ja też nie jestem jakimś tutaj masochistą, że uważam, że trzeba cierpieć i można sobie pomóc, nie wiem, lekami i tak dalej. Trzeba to robić. Ale są pewne formy cierpienia, których nie można uniknąć. Strata kogoś, kogo się kocha. Śmierć jest zawsze, niesie w sobie wymiar cierpienia. I jaki jest sens śmierci, cierpienia, ofiary, poświęcenia, jeżeli nie ma wiary w Boga, nie ma Boga, to po co to wszystko? Więc właśnie musimy zawracać do źródła, czyli do tego spotkania i z niego wynika siła. Wtedy jest sens w ogóle zachowywania przykazań, no bo dokąd może nas zaprowadzić zachowywanie przykazań bez wiary? Do jeszcze większej niewiary. Kiedy książki będą, bo są w przygotowaniu? Dziś w kwietniu będzie książka Abraham, tak mówi edycja świętego Pawła, a następne no to są dalsze, bo to też nie można tak zalać ludzi książkę za książką, to nie tak jak z karabinu maszynowego nie mogą wychodzić. Myślę, że ta druga jesienią. Bardzo mi zależy na tej, o tym młodym człowieku, bo tak widzę, dużo ludzi też pyta o takie rzeczy i bardzo się cieszę, że spotykam takich ludzi, którzy mówią, że nie wierzą, a są tak naprawdę głęboko wierzącymi ludźmi. Nie wiedzą, że wierzą. Może ktoś im powiedział, że nie wierzą, albo uwierzyli w swoją niewiarę. A to chyba ten pan Nowak z tego Raz, Dwa, Trzy śpiewał, że o tej niewierze, prawda? Że niewiara jest też no, wygodna, jest pewnym luksusem, prawda? Że można sobie czasami nie wierzyć. Uwierzysz, choćbyś wierzył w niewiarę, prawda? Niewiara to wiara na miarę, nie? No właśnie, więc zakończę tym właśnie może chłopcem, który swoją niewiarą umocnił we mnie wiarę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.